Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Za mną jest piękny kontener, który mieliście okazję oglądać w zeszłym tygodniu, jak go przywieźliśmy. Już się trochę zapełnił, tam z tyłu po tej stronie są nasze jakieś takie rzeczy, które będą kiedyś w domu, jak będziemy mieć go. Po prawej stronie są na razie narzędzia tak włożone tylko w skrzynkach. Tutaj jest przygotowane miejsce na drewno, bo zamówiłem w sobotę drewno. Płyty OSB, różne deski, jakieś kantówki, żeby móc tutaj zacząć coś działać, bo do tej pory to, że tak powiem, ani nawet listewki jednej nie miałem, więc trudno było cokolwiek zrobić. Kupiłem trochę tego drewna, tak na oko, tak naprawdę, i zapłaciliśmy 2500 euro, 2400 euro za drewno. Zaraz zobaczycie, ile tego drewna jest. To wyszło równo 10 tysięcy złotych. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest dużo, ale ja się totalnie na tym nie znam. Wydaje mi się, że drewno po prostu jest drogie. Tutaj widzicie takie skrzynki na owoce. Byliśmy ostatnio z Kasią w takiej hurtowni warzywnej i oni tam sprzedają palety, sprzedają skrzynki i Kasia sobie kupiła 10 takich drewnianych skrzynek, będzie je tak lekko odnawiać i różne rzeczy przetrzymywać w nich. A ja kupiłem sobie 17 palet. Jest tutaj 17 palet. Niektóre będę wykorzystywał jako paleta, a niektóre będę wykorzystywał po prostu jako deski. Rozwalę te palety, bo one są w bardzo dobrym stanie. Jedna paleta kosztuje 10 zł, czyli 2,50 euro. Jeszcze kupiliśmy takie pseudo skrzynki, z których będziemy robić warzywniaki. Je się po prostu rozkłada i wsypuje ziemi i można tam zrobić warzywniak. Ale to kiedyś, w przyszłości. Zobaczymy. A ja się tak rozglądam, bo czekam na kierowcę. Dał mi znać, że już jedzie i wypatruję go. Przyjechało nasze to drewno. Płyty OSB i dużo desek. Takie legary i nawet takie długie 13-metrowe belki. To jest podest, tu są deski. Wow, strasznie tego dużo zamówiłem. Myślę, że się zgadza. No, sporo tego drewna kupiłem. Na papierze to wszystko wyglądało na dużo mniej. A to jeszcze trzeba było to wszystko wynieść samemu. Dawało mi się, że przyjedzie dźwig, nie? A tu deska po desce. Leje się ze mnie masakra. No ale jestem zadowolony. Tutaj będziemy mieć bardzo ładny podest. To są takie legary, ale nie pamiętam teraz, do czego one są. Tak chyba konstrukcyjne, żeby coś tam zbudować. Tutaj tak samo. Takie 5x5. 7x3 chyba to jest. Tam są jakieś jeszcze mniejsze. Deski 25, lekko strugane, bo miałem wziąć tą deskę szalunkową, ale ten gość mnie odradził, bo powiedział, że strasznie dużo ma dżazg. A my będziemy sobie jakieś konstrukcje robić, a nie wylewać wylewkę. Więc dopłaciłem trochę. Jedna taka deska kosztuje 14 euro. Chyba netto nawet w ogóle. Pod spodem wam wypiszę ceny, ile to kosztuje, więc jak są tu jacyś solarze ciekawi, ile kosztuje drewno w Portugalii, to wam na dole wypiszę. Nie będę też zanudzał całym tym cennikiem. Także będę się teraz bawił stolarza w najbliższe tygodnie. Teraz muszę odpocząć, bo jestem po prostu zgrzany i zmęczony tym noszeniem tego drewna. Jedynie co martwi mnie, muszę na nim martwić, no po prostu te deski, one są mokre. I nie mam takich patyczków, to ja bym sobie je po prostu poukładał tak, żeby one schły, nawet na zewnątrz je poukładam, bo będzie im lepiej na zewnątrz niż tutaj. A muszę zrobić najpierw płaski teren. Boże, mogłem mieć kampela, siedzieć w Turcji gdzieś po prostu, a wymyśliłem sobie budowę. Nawet rozłożenie desek to jest po prostu problematyczne, bo trzeba mieć gdzie składować, a w ogóle nie przypuszczałem, że tego będzie tak dużo. Całe to zawalone, tutaj są płyty, tam są palety. Muszę zacząć od kawy. Właśnie nas obudził pan, przyjechał podłączyć wodę. Woda, jak widzicie, leci, ona tu cały czas była. Ja wiedziałem, że ona tu była i ja mogłem ją kraść, ale wolałem po prostu tego nie robić. Tylko poprosiłem o to, żeby przyjechali i zamontowali licznik. O, już jest tam coś nabite. I tutaj będzie z tyłu kran. Po prostu na końcu liczniku będzie kran. I tak było, moi drodzy, kiedyś, w przeszłości. Tylko tyle mieli ci ludzie, że mieli ten kran. Nie było w ogóle podłączenia do wody do domu. Bo w domu, w tym starym, nie ma instalacji kuchennej. Tu gdzieś podobno była łazienka, ale chyba też taka separacyjno-kompostowa. Woda jest. Świetnie. Cieszę się. Od razu pan przyszedł i szybciutko mu to poszło. O, tu jest stary korek. No i
i mamy wodę. Nasza. Nasza woda. O, kręci się. Już jesteśmy podłączeni do systemu. No i nadszedł wyjątkowy dzień. Ten dzień, na który czekałem od dawna. Dzisiaj będę budował toaletę. Będziemy mieć wychodek, toaletę kompostową, toaletę separacyjną, toaletę ekologiczną. Nie wiem jeszcze, jak można nazwać to. No po prostu będziemy mieć swój pokój zwierzeń, w którym będziemy działać. I najważniejsza część naszej toalety, czyli separator. Separator do toalet kompostowych, separacyjnych. To jest taka część, którą się montuje pod deską klozetową. No i to oddziela część stałą od części płynnej. Tutaj są pojemnik na ciasteczka, tutaj jest pojemnik na herbatkę. I dzięki temu nie ma zapachu, bo jak się odseparuje część płynną od części stałej, to nie ma zapachu. Dlatego też bardzo dużo osób teraz montuje takie separatory, takie toalety separacyjne w kamperach, bo jest to najekologiczniejsze i najtańsze rozwiązanie w długiej eksploatacji. Nie trzeba szukać miejsc, gdzie się wylewa, tylko się po prostu te trociny z tymi ciasteczkami wyrzuca do kosza. My to będziemy kompostować, ale o tym jeszcze będę mówił później. Separator dostaliśmy od Vincent Vana. Vincent Van handluje takim sprzętem, on jest specjalistą od toalet separacyjnych. Dużo osób z Was zna Vincent Vana. Jeżeli ktoś z Was chciałby kupić sobie taki separator, to wysyłam Was na stronę Vincenta. Link jest w opisie pod tym filmem. Ja wychodzę z kontenera, ponieważ jest strasznie gorąco i leje mi się z czoła. Wstawę mam już zrobioną, robi się trochę ciepło. Idę po betonowe bloczki, na których osadzę nasz kibelek. Możliwe, że się zastanawiacie, część z Was, dlaczego nie mamy dziury pod spodem, skoro to będzie toaleta, taki wychodek, bo zazwyczaj się robi dziurę. My będziemy mieć pojemnik, będziemy to zbierać i później wykorzystywać. Ale to o tym potem powiem. Proste to jest. Niewiarygodne. Boże. Idealnie równe. Na tą chwilę jest proste. Mam nadzieję, że będzie to lepiej wypoziomowane niż kontener. Dobra, to ten etap mam z sobą. Teraz idę po drewno i będę robił konstrukcję. Mam już przywiezione drewno. Przywiozłem drewno, piłę i takie nogi. I pomyślałem, że żeby móc położyć piłę, żebym nie kucał po prostu na ziemi, nie robił tego na ziemi, to zrobię sobie stół i pomyślałem, że wykorzystam do tego resztki z palet. Bo mam takie resztki z palet tutaj, które mi zostały, bo robiłem stół do garażu. Z palet też. No i zostały mi po prostu takie odpady, więc pomyślałem, żeby nie robić też dodatkowych kosztów, to skręcę z tego taki stół roboczy, który będę po prostu sobie mógł wozić ze sobą i który będzie w miarę lekki. Więc od tego zacznę. Każda jedna czynność, jaką wykonuję tutaj, zajmuje mi dużo więcej czasu, niż planowałem. A jest to spowodowane tym, że my musimy wszystko rozpoczynać od zera. Tutaj po prostu na działce nie było nic, była tylko trawa i chwasty.
i nawet stołu nie było i nadal nie mamy stołu. To będzie pierwszy stół, jaki mamy na tej działce. Kasia tam organizuje jakiś stół z Oalixa, ale nie mamy krzeseł, nie mamy stołu, nie mamy żadnych takich blatów roboczych i to wszystko, że tak powiem, budujemy. Ja się czuję po prostu jak w jakiejś grze takiej Age of Empires albo nie wiem, takiej cywilizacji, gdzie się po prostu budowało, nie wiem, od zera, od podstaw. Zrobienie tego wychodka zajęło nam miesiąc. Dzisiaj, kiedy ja to kręcę, jest 16 maja i to jest równy miesiąc po wjechaniu na działkę. I przez ten miesiąc tak dużo rzeczy się wydarzyło, a jednocześnie tak mało rzeczy się wydarzyło. Wow, o mały włos. Ale mam stół. Tutaj to można pracować. Proszę bardzo. Elegancko. Dobra, kibel. Mam już skręcony przód, tutaj będą drzwi, mam też już powycinaną tylnią ściankę, ona jest o 10 cm krótsza, ta ma 2,20, a tamta tylnia ma 20, żeby był lekki spadek, no jakby padał deszcz czy coś w tym stylu, to żeby po prostu spadało. Ale są strasznie krzywe te belki, jest jakieś 2,5 cm różnicy na tej, jest po prostu zakrzywiona w lewo, nic z tym nie mogę zrobić. Nie będzie to idealne. Zobaczymy. To jest moja pierwsza wygódka, więc możliwe, że to będzie zmieniane. Zupa już jest. Zupka? No to położę tylko to i idę jeść. Te są prostsze. Te, co będą na tylnej ścianie, sienie są prostsze. Może nikt z tego nie będzie jadł ani... Co to będzie dzisiaj? Zupka z czego? No, zupka z tyni. Potem będzie fasolka azjatycka, a potem będzie curry z kalfiora. Jezu, Kaśka, ty o mnie tak dbasz. Muszę, bo chudniesz w oczach. Chudnę od tej roboty. Dobra, teraz będę jadł. Smacznego mi. Smacznego. Ale jazda! Różowy konik polny. W Portugalii jest tak dużo innych owadów niż w Polsce. Niespotykanych. Dobra, kręcimy. No brawo. Czułem, że to wiertło jest z nim coś nie tak. Damn it. Typo nowe. To jest chyba do betonu. Nie. To też jest do drewna. Biorę kilka.
Siema, pozdrawiamy. Najlepsza pomocnica, asystentka. Dobra, teraz wskakuj tam na górę. Kasia, chcemy zabić? To jest cały mój plan. Tutaj mam narysowane mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Trochę się te plany dzisiaj zmieniły, ale dobra. Tu jest 45 od podłogi do siedziska. Podłoga będzie miała 15 cm. Jeszcze nie wiem, którą zrobię podłogę, czy drewnianą. No to centymetr w tą, to nie ma różnicy. Kochana, dawaj poziomicę. Lecimy, lecimy. No proszę pani, no to przecież jest idealnie. O, tam pół milimetra do góry. No kurczę, ale to będzie pięknie. To idę pod deskę teraz. To jest nasza deska klozetowa. Patrz, co się dzieje. Witaj, kochany, na swoim tronie. Jesteś u siebie i możesz sobie robić, co chcesz. No, no i teraz podniosłeś to. Co podniosłem? No tą deską, od jakieś 2 cm. To dobrze czy źle? Dobrze. To dobrze czy źle? Napiszcie w komentarzu. Czy taka pozycja, czy na kucaka? Jak no, powinniśmy... To jest bardzo ważna rozmowa. Jak powinniśmy zrobić kibelek? Czy tak na siedząco w europejskim stylu, czy po marokańsku? I po turecku. Po turecku, tak po prostu, nie? Ja wiem, która jest najzdrowsza pozycja, ale nie wszystko, co zdrowe, jest fajne też. Ja jestem team Maroko i Turcja. A na co dzień jak robisz? No nie mam wyjścia. No. Super, no. Do siedzenia idealnie. Dobra, to na razie tyle. Niestety bardzo mocno się rozpadało i widzę przed sobą, że ten deszcz się dzisiaj nie skończy. Zostawiamy to tak jak jest. Ja posprzątałem trochę teraz tyle, ile mi się udało narzędzi schować i ukrywam się pod figą. I jeszcze tak powiem, wrócę do roboty jutro, bo dzisiaj to już się tu nie narobimy. Także dobranoc, do jutra. I mamy piękny, słoneczny dzień. Jestem wyspany, wypoczęty, wypiłem kawkę, zjadłem śniadanie. W takiej pogodzie będę kończył dzisiejszy kibelek. Mam nadzieję, że to się dzisiaj uda i że zrobimy wszystko to, co zaplanowałem na wczoraj. Więc nie przedłużam, do roboty. Co się dzieje? Nie wychodzi mi wkręcanie. Kasia, nigdy... Boję się, że mi to poharata ręka. Nikt się jeszcze nigdy nie urodził ze wszystkimi talentami. Każdy się czegoś nauczy. Oho, mądrość. No naprawdę. Kasza. Patrz, o. No nie, to się uda, no. Ty niepotrzebnie puszczasz śrubkę. Tak jak z pół centymetra wejdzie do środka, to wtedy puszczasz ją dopiero, bo ona zaczyna tańczyć. No, kręcimy, dobrze. Dobrze, dobrze, nie zwiększaj. No, dokręcaj, no. Babasz puszczoną ją. No bo nie, boję się, że mnie potnie. Kasia, no to naprawdę, nawet jeżeli cię potnie, to zakładasz plasterek, tak jak ja wczoraj i jedziemy dalej. Ała! Witaj na budowie, w ogóle masz te.
całe. Prawie sobie dziurę wywierciłam. Ja wczoraj sobie wywierciłem. Czemu wypuściłaś tę śrubkę? Bo się boję! Kurka wodna, no czemu tak się... A nie mogę tego wbić najpierw młotkiem? Oczywiście, że możesz. No. No. I co, nie będziesz trzymać tego? O! No, no. Bądź stanowcza, nie pozwól jej skręcać. Chwyć ją tutaj. O, nie pozwól jej skręcać. Tu. No. Kręć. Kręć. Może iść krzywo? Zostawiam tutaj Kasię i ja idę robić resztę rzeczy, a Kasia sobie będzie tutaj wkręcała. Walczyła ze śrubkami. A z drugiej strony też już od razu trzeba przykręcić. W ogóle mi to nie wychodzi. Kasia, no dasz radę. Na szczęście ćwiczysz na kiblu. Sama robić, to bym zwariowała. Ale ty masz mnie od tego, Kasia. Co ty robisz? No próbuję w tą stronę. Aha! Ty w ogóle wykręcasz. Dlatego mi nie wchodzi. Jezu! No. No. I no teraz idzie. Dobrze. Co super. Za... Ja siedzę i płaczę. Cały czas wykręcałaś to? Jezus Maria. Moi drodzy, teraz to jest tylnia ścianka. Przecięłem po prostu kawałeczek płyty. Zakładam zawiasy. I tu będziemy mieć otwieraną klapę, tak żeby można było wyjmować zawartość toalety. Będzie taka beczka, bo to będzie toaleta separacyjna na ciasteczka i na herbatkę, bo ostatnio oglądaliśmy Terasferę, taki kanał Terasfera, którzy właśnie pokazywali też nową toaletę separacyjną, którą miałem u siebie. No i Monika z Pawłem używali terminologii ciasteczka i herbatka. Bardzo nam się to spodobało, dlatego też tutaj będzie pojemnik na ciasteczka i na herbatkę. U nas też zapożyczam się od nich, tej terminologii bym się bardzo podobała. Właśnie montuję takie deski tutaj z przodu. Wymyśliłem sobie, żeby troszeczkę zmniejszyć drzwi, bo mielibyśmy metrowe drzwi, to byłoby bardzo duże. Więc pomyślałem, że taką deskę, która jest deską taką na parkiet, na zewnątrz, na podest, wykorzystam i dam z tej strony, w ten sposób będę miał 75 cm drzwi, czyli takie no, o normalnym rozmiarze. Przyniosłem, przyciąłem, no i teraz montuję, tylko że widzę, że po prostu te deski są strasznie krzywe. Wszystko to, całe to drewno, które kupiłem, jest bardzo krzywe. Ta jest deska krzywa, ale no jest jak jest. Jeszcze mam jedną, jak widzicie, to już tam deska klozetowa jest na razie położona i mniej więcej tak to wszystko wygląda. Poprzykręcam jeszcze teraz szybciutko to wszystko, zamontuję drzwi i pokażę wam efekt finalny. Klameczkę zamknięcie już mam, teraz tylko pozostało zamontować wieszak, bo kiedyś oglądaliśmy program z Kasią i jeden facet powiedział, że o jakości świadczą detale i czasami w pięknym pięciogwiazdkowym hotelu może być wszystko piękne i wspaniałe, ale na przykład brakuje w łazience wieszaka na garnitur i on mówi, że po prostu to jest taka drobna rzecz, a tak bardzo zmienia wszystko.
Więc w naszym pięciogwiazdkowym kibelku będzie wieszak na garnitur, na torebkę i na cokolwiek, ktokolwiek będzie chciał sobie kiedykolwiek tutaj powiesić. Proszę, gotowe. Teraz dach. Dach już mam poskręcany i czeka tam obok, a ja postanowiłem zabezpieczyć to drewno, więc teraz to będę sobie malował. Maluję to bezbarwnym lakierem, ponieważ Kasia strasznie lubi kolor drewna naturalny i prosiła mnie, żebym jak się da, to żebym po prostu bezbarwnym wszystko, co jest drewniane, malował. I jak już to będzie wymalowane i lekko przeschnie, to przyniosę ten stelaż, który przed wieczką skręciłem, i na niego plastikowy panel, który będzie na dach. A nawierciłem sobie już otwory na śruby. Będzie mi łatwiej potem to zamontować. Teraz to zabieram, zamontuję ten stelaż, przykładam płytę, przykręcam i dzisiaj fajram. Po prostu już jest zachód słońca za chwilę. Więc do jutra. Mili Państwo, tron króla Łukasza i Katarzyny I portugalskiej gotowy, przetestowany, wszystko działa tak jak powinno. Zostało mi tylko położyć dywanik, powiesić obraz i nakleić znaczek, żeby każdy wiedział, co to jest. Ta-da! No i na sam koniec przyszedł czas na prezentację. Moi drodzy, mamy tutaj zamknięcie z zewnątrz, jest klamka, jest zamknięcie, jest znaczek. Wewnątrz można się oczywiście też zablokować. Jest zasuwka, jest uchwyt, wieszak na ubrania, papier toaletowy, kosz na śmieci, dywanik, deska i pojemnik, w którym trzymamy trociny, ponieważ nasze ciasteczka zasypujemy trocinami. Będziemy tutaj też próbować i testować kompost, taki te liście spod drzewa, ponieważ słyszeliśmy, że to jest bardzo dobre dla właśnie rozwoju kompostu. Jest plakat, który bodajże kupiliśmy w Paryżu wiele, wiele lat temu. I on był w naszym domu w Londynie, był w naszym domu w Bristolu, a teraz wylądował w naszym zamku, w pałacu w Portugalii. Przeźroczysty dach. Troszeczkę wydaje mi się, że będziecie się tu nagrzewać, więc kto wie, czy kiedyś nie zrobimy jakiegoś okna, albo trochę zakryjemy ten dach, żeby no nie było nam za ciepło. Jeszcze chciałem wam tylko pokazać tył. Z tyłu mamy taką klapę, która jest teraz zamknięta na taki zatrzask meblowy tutaj. Natomiast żeby mnie spadała na głowę ta klapa, to pomyślałem o wszystkim, łącznie z tym, żeby zamontować tutaj haczyk i żeby mi to nie spadało. Tutaj mamy pojemnik na ciasteczka, z przodu jest pojemnik na herbatkę. W momencie, kiedy ciasteczka albo herbatka, już pojemniki będą pełne, to będziemy je, że tak powiem, wyciągać. A co będziemy robić z ciasteczkami i z herbatką, to już wam powiem. W gospodarstwach ekologicznych wykorzystuje się wszelaką materię do tego, aby tworzyć z niej kompost i zasilać rośliny. My z naszej toalety kompostującej, separacyjnej, będziemy też tworzyć kompost, natomiast będzie to inny kompost niż ten, który będziemy wykorzystywać do warzyw i owoców. Ten kompost stamtąd będzie wykorzystywany do zasilania i odżywiania roślin ozdobnych, takich jak żywopłoty, jakieś drzewa ozdobne, które nie wydają owoców. Teraz chciałbym jeszcze podziękować Vincent Vanowi, który wyposażył naszą toaletę w separator do odseparowywania herbatki od ciasteczek. Vincent ma sklep, którym zajmuje się właśnie toaletami kompostowymi. Promuje to rozwiązanie. Przed do mnie żuk. No nic, niech sobie tu się siedzi jeszcze. Wracając do Vincenta, Vincent sprzedaje takie separatory, gotowe toalety kompostowe do kampera, na działkę. Więc jeżeli ktoś z was chce, że tak powiem, też wejść w ten klimat i odseparowywać swoją herbatkę od ciasteczek, to wysyłam was do Vincenta Vana i tam są wszystkie informacje. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Jeżeli wam się podoba to, co dzisiaj stworzyliśmy, to dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, bo tak jak już ostatnio was prosiłem,
to wszystko sprawia, że nasze filmy są, mają więcej wyświetleń i więcej ludzi je ogląda i więcej osób może się dowiedzieć o toaletach separacyjnych. Do zobaczenia. Odcinek o kiblu.